Ten wymiar istnieje tuż obok naszego, jednak nie wszyscy możemy go dostrzec. Czasami tylko napotykamy miejsca, gdzie nasze światy się przenikają, a umarli chodzą znów między żywymi. Wkraczając w świat duchów, uważaj, aby duchy nie wkroczyły w twój świat. Martyna, Eliza, Kacper, Bartosz i Filip byli studentami drugiego roku na Uniwersytecie Przyrodniczym. Przypadek sprawił, że stali się jedną grupą, której zadaniem było zebranie materiałów, przedstawienie i omówienie tematu na zajęcia z dendrologii. Była to ważna sprawa, ponieważ sumiennie opracowana praca miała stać się przepustką na kolejny semestr bez egzaminów. I tak młodzi ludzie we wrześniu, kiedy jeszcze nie byli związani z obowiązkiem nauki, wybrali się do najbliższego rezerwatu, w którym rosły wiązy, dęby, jesiony, a także graby, lipy oraz klony. I właśnie ta różnorodność gatunków drzew pozwalała studentom zebrać wystarczającą ilość materiałów, żeby dobrze opracować zadany przez wykładowcę temat. Kiedy dotarli, rozbili namioty w wyznaczonym do tego celu miejscu, na uboczu przy dużym kamiennym palenisku. Do najbliższego domostwa było niedaleko, ale żeby zrobić zakupy, młodych ludzi czekała 6-kilometrowa wyprawa do pobliskiej wioski. Pierwszego wieczora studenci rozpalili ognisko, piekli kiełbaski, popijali alkohol i straszyli się opowieściami o duchach. Wydawało im się nawet, że podmuchy wiatru niosą czyjeś śpiewy, między jego huczeniem słyszą płacz, a gdzieś z oddali niesie się echem wołanie o pomoc. Zawodzenie wiatru miesza się z ludzkim jękiem. Uważali, że las szczególnie nocą podsyca wyobraźnię i bawili się nadal wesoło. Zajęci sobą nie zauważyli, że ktoś stoi na skraju lasu i bacznie im się przygląda. Następny dzień przywitał pięcioro imprezowiczów piękną pogodą. Wyposażeni w plecaki ruszyli w stronę rezerwatu. Wybrali szlak i podziwiali dziką od dawna nietkniętą ludzką ręką przyrodę, powalone pnie i gałęzie. Dotarli do buków osiągających wiek nawet do 160 lat, mających 30 metrów wysokości i obwodów pni 400 cm. Zafascynowani studenci robili zdjęcia, sporządzali notatki, a dziewczyny zbierały z ziemi liście. Po południu wrócili do namiotów, a później wybrali się zbierać gałęzie na wieczorne ognisko. Martyna z Luizą szły razem, śmiały się i plotkowały jak to dziewczyny. I nagle zaczęły przeraźliwie krzyczeć. Kiedy męska część grupy dotarła do nich, okazało się, że w kępie wysokich traw leżało rozkładające się truchło. Wydawało im się, że to był kozioł. Cuchnęło strasznie, a smród padliny przyciągał stada czarnych, obrzydliwych much. Widok nie był przyjemny sam w sobie, a makabryzmu dodawał fakt, że zwierzę miało odciętą głowę. Młodzi ludzie oddalili się stamtąd zniesmaczeni, nie odzywali się do siebie całą drogę, każdy pogrążony we własnych myślach. Dopiero kiedy siedzieli wieczorem w blasku ognia, Eliza poruszyła temat makabrycznego znaleziska. I choć większość tłumaczyła to polującymi drapieżnikami żyjącymi w lesie, to jednak ich podświadomość podpowiadała im, że żadne zwierzę poza człowiekiem nie odcina łba swojej ofierze w sposób precyzyjny. Dwa dni później. Martyna, Filip i Bartek siedzieli przed namiotami. Dziewczyna korzystała z promieni wrześniowego słońca, a chłopacy posypiali znużeni. Za to Eliza z Kacprem znikali bardzo często. Reszta grupy zauważyła, że para zapałała większą sympatią i znajomość Elizy i Kacpra przeniosła się o etap wyżej. Dzień się kończył, robiło się szaro. Zresztą korony drzew były tak gęste, że w lesie szybko zapadała ciemność. Wtedy właśnie pojawili się zakochani. Para miała niewyraźne miny, oznajmili reszcie, że chodząc po lesie natrafili na trzy mogiły, ukryte pod gałęziami. Było widać, że są wystraszeni, jednak kiedy reszta chciała zobaczyć groby, tamci nie mogli odnaleźć drogi. Cała piątka kluczyła pośród drzew i nic, robiło się coraz ciemniej. I straszniej, nagle gdzieś nad głowami studentów zahuczała sowa, w oddali coś trzasnęło. Bartek omiótł światłem latarki wokoło. Po zmurszałych pniach drzew widzieli poruszające się cienie. I wtem z hukiem coś spadło tuż obok ich stóp.
Dziewczyny pisnęły, a chłopacy wstrzymali oddech. Bartek skierował latarkę i oświetlił ziemię, na której stali. I po dłuższej chwili snop natrafił na jakiś leżący kształt. Na ziemi leżał martwy ptak. Poczuli strach, wszyscy chcieli jak najszybciej wracać. Czuli niepokój, a to odczucie potęgowały nocne odgłosy żyjącego lasu. Mijał kwadrans za kwadransem, a oni nadal nie dotarli do namiotów. Było już tak ciemno, że co chwila któreś z nich potykało się o wystające pnie. Żadne z nich nie śmiało przyznać się, że kluczą w kółko i najprawdopodobniej zabłądzili. Nadsłuchiwali, kiedy w lesie usłyszeli trzask łamanej gałęzi, gdy wiatr poruszał suchymi liśćmi. Niejednemu z nich wydawało się, że spośród pni obserwują go czyjeś oczy. Zaczynali odczuwać zmęczenie i nagle ciszę nocy przeszyło donośne wycie wilka. Liza złapała się kurczowo Kacpra, a Martyna Filipa za rękę. Bała się. Ciało dziewczyny dygotało. Poczuła, jak dłoń chłopaka ściska mocniej jej dłoń. Była mu wdzięczna za ten gest. Zwierzę na chwilę przerwało, a potem zawyło jeszcze raz. Odpowiedziało mu echo. Nerwy wszystkich były napięte do granic wytrzymałości, więc kiedy Bartek, idący na przodzie z latarką, zahaczył się o wystający korzeń, wszyscy krzyknęli. Eliza ze łzami w oczach oznajmiła, że ma dosyć. Ktoś inny, że to jej Kacpra wina, ponieważ wymyślili nieistniejące groby, a jeszcze ktoś oskarżył i winą Bartka, bo źle ich poprowadził. Z tego wszystkiego stała się rzecz najgorsza. Grupa rozdzieliła się. Eliza i Kacper poszli w prawą stronę. Urażony Bartosz, nie obracając się, udał się przed siebie, a Martyna z Filipem stali, zastanawiając się, co zrobić w takiej sytuacji. Instynkt chłopaka podpowiadał mu, że powinni zmierzać tak, żeby mieć księżyc po prawej stronie, więc musieliby udać się w lewo, inaczej niż pozostali. I tak właśnie zrobili. Największym ich sprzymierzeńcem stał się księżyc, który, będąc w pełni, oświetlał im drogę. Szli we dwoje, potykając się coraz częściej, a ich buty natrafiały na spróchniałe konary i mniejsze gałęzie, a te pod ich ciężarem łamały się z głośnym trzaskiem. I wtedy uświadomili sobie, że słyszą jeszcze kogoś kroki. Zawołali swoich towarzyszy po imieniu, ale odpowiedziała im tylko głucha cisza. Stanęli i nadsłuchiwali. Ktoś szedł, jego kroki niosły się echem. Martyna już otwierała usta, by zawołać, ale jej towarzysz nakazał jej milczenie. Para nie wiedziała, kto oprócz nich ciemną nocą chodzi po lesie. Kiedy kroki umilkły, ruszyli dalej. Posuwali się powoli, byli wystraszeni i zmęczeni. I wtedy gdzieś w oddali usłyszeli kobiecy krzyk. Martyna, na samą myśl, że to mogła być Eliza, zaczęła płakać, trzęsła się. Wtedy poczuła, jak obejmują ją ramiona Filipa. Przylgnęła do niego i wówczas usłyszała, jak szybko i głośno bije jego serce. Byli skazani tylko na siebie. Ruszyli dalej. Wiatr stawał się silniejszy, targał koronami drzew, nawiewając tym samym chmury, które coraz częściej przysłaniały blask księżyca. Nagle, kiedy zrobiło się ciemno, zauważyli słaby blask, niemrawe światełko pośród krzaków. Gdy podeszli bliżej, odkryli, że była to latarka, z którą szedł Bartek. Zaczęli wołać jego imię, ale odpowiadała im tylko cisza. Zatoczyli krąg, jednak kolegi w pobliżu nie odnaleźli. Martyna pomyślała, że może się czegoś wystraszył, a uciekając, zgubił latarkę. Martyna i Filip szli przez las, czując na sobie jego nieprzyjazne westchnienia. Stale coś stukało, szumiało, pojękiwało. Skrzypiało żałośnie i wydawało im się, że słyszą głosy, który tłumił szelest liści na drzewach targanych pod muchami wiatru. Para postanowiła, że będzie szła, szukając wyjścia z lasu, tak długo, aż starczy im sił. Przerażała ich perspektywa spędzenia całej nocy w strasznym lesie i czekania w nim do rana. Martyna szła i przez cały czas modliła się, żeby nie stało się najgorsze. Z trwogą śledziła coraz słabiej świecącą żarówkę latarki. Obawiała się, że nikłe światełko zgaśnie, a ich pochłonie mrok lasu. Jednak w najgorszym scenariuszu dziewczyna nie przewidziała, że stanie się rzecz dużo straszniejsza.
W pewnym momencie Filip zaklął siarczyście i upadł na ziemię. Na drodze studenckiej pary leżało duże powalone drzewo, a niedaleko niego sporych rozmiarów wyrwa w ziemi. Po oględzinach stopy i kilku nieudolnych próbach stawiania kroków, wniosek był miażdżący. Noga była najprawdopodobniej złamana. Chłopak nie mógł iść dalej. Po długich namowach, całej długiej liście logicznych i sensownych argumentów, dziewczyna nie do końca przekonana, wyposażona w latarkę, ruszyła po pomoc sama. Przeszła już taki odcinek, że kiedy zawołała imię towarzysza, nie usłyszała odpowiedzi. Czuła pot na plecach, a jednak jej ciało dygotało z zimna i po pewnym czasie stało się. Latarka zgasła i zapadły ciemności. Martyna załamała się, przyklękła i zaczęła łkać. Spływające łzy moczyły dziewczynie policzki i kapały na spodnie. I nagle Martyna odrzuciła z furią trzymaną w dłoni latarkę. I wówczas usłyszała szelest, coś poruszyło się gdzieś blisko. Zobaczyła dwoje świecących ślepiów, ruszyła po kolanach po mokrej ziemi, dotarła do jakiegoś drzewa i przylgnęła do niego. Ślepia najprawdopodobniej jakiegoś zwierza zniknęły. Dłonie dziewczyny odnalazły na ziemi solidny kij, który dawał jej nie tylko pewne poczucie bezpieczeństwa, ale pomagał w pokonywaniu przeszkód i posuwaniu się powoli do przodu. Studentka zaczynała tracić siły i nadzieję i tylko myśl o pozostawionym Filipie wyzwalała w niej wolę walki. Kiedy w pewnej chwili do jej uszu dobiegł ledwie słyszalny odgłos ludzkich głosów, wzięła to za objaw zmęczenia. Ale kiedy pomiędzy pniami drzew zobaczyła świetlistą łunę, zrozumiała, że jest to poświata od ogniska. Była pewna, że Eliza, Bartek i Kacper dotarli do namiotów i rozpalili ogień, żeby jej i Filipowi ułatwić odnalezienie drogi. Martyna szła w stronę płomieni, niczym ćma wabiona ich blaskiem. Jednak kiedy dotarła do miejsca, gdzie drzewa nie były tak gęsto sadzone, przyklękła wyczerpana przy gęstym krzaku. Drżała na całym ciele. Obraz, jaki jawił się dziewczynie przed oczami, sprawił, że nie była zdolna wykonać absolutnie żadnego ruchu. Na niewielkiej polanie otoczonej lasem, w świetle płomieni Martyna zobaczyła kamienny krąg. Jego wnętrzu stało kilkunastu ludzi. Wszyscy ubrani na czarno z maskami na twarzach. Odśpiewywali jakąś pieśń. Ich głosy były mocne, stąd dziewczyna wywnioskowała, że większość z nich to byli mężczyźni. Patrzyła zaintrygowana tym dziwnym zjawiskiem. W pewnej chwili postacie przesunęły się, odsłaniając mrożący krew w żyłach widok. Po środku znajdował się kamienny ołtarz, a na nim leżało nagie ciało młodej kobiety. Jej ręce i nogi były rozstawione i skrępowane grubymi linami. Kobieta nie poruszała się. Wówczas podszedł do niej mężczyzna w masce kozła na twarzy i Martyna wstrzymała oddech. Mężczyzna wyjął nóż, a kiedy na ciele leżącej kobiety pojawiła się krew, ta szarpnęła się. Wtedy ostrze zrobiło drugie cięcie. Pozostali zaczęli śpiewać, a pośród melodyjnych głosów wniósł się przeraźliwy krzyk oraz płacz wyrywającej się walczącej o życie kobiety. Serce Martyny waliło tak głośno, że zagłuszało odgłosy. Dziewczyna widziała przesuwające się obrazy, ale do jej umysłu nie docierał żaden dźwięk, oprócz szumu własnej krwi. W pewnej chwili błysnęło ostrze długiego noża i spadło, trafiając między piersi kobiety, wprost w jej serce. Szkarłatna krew spływała, głosy niosły się w ciszy lasu, płomienie tańczyły, a w powietrzu unosił się dym. I coś jeszcze. Martyna zrozumiała, że był to zapach śmierci. Wtedy wycofała się po cichu i zaczęła uciekać. Upadała i podnosiła się, biegła ogarnięta paniką i strachem, napędzana pierwotnym instynktem przetrwania. Martyna dotarła do torów kolejowych i idąc wzdłuż nich, doszła do oddalonego o 14 kilometrów miasteczka. Po zbadaniu sprawy przez policję okazało się, że 12 mieszkańców pobliskiej wioski urządzało w lesie czarne msze. Nikt nie przyznaje się do uczestnictwa w procederze. Anonimowi świadkowie twierdzą, że ich pradziadkowie składali ofiary ze zwierząt, by demon lasu był im przychylniejszy. Elizy, Kacpra, Bartka i Filipa nigdy nie odnaleziono.
Martyna po intensywnym leczeniu psychiatrycznym wróciła na uczelnię. 5 miesięcy od zdarzenia w lesie zginęła w wypadku samochodowym z udziałem pijanego kierowcy. Jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie i lajkujcie.